Gigantyczne pieniądze są nierozerwalną częścią zawodowego sportu, a żeby dojść na szczyt, trzeba zainwestować nie tylko czas i wysiłek, ale też pieniądze. Problem w tym, że nie wszyscy zawodowi sportowcy mogą spokojnie odłożyć pieniądze na resztę życia i nie martwić się o przyszłość. Zwłaszcza jeśli mówimy o sportowcach z niepełnosprawnością, którzy uprawiają dokładnie taki sam sport jak sportowcy pełnosprawni, a przy tym często poświęcają mu całe życie. Ich charakter i wola walki budzą najwyższy szacunek, dlatego tak rażąca dysproporcja w zarobkach to temat, obok którego nie można przejść obojętnie. Brakuje nam troszeczkę tych ludzi, którzy gdzieś współpracowaliby z nami. Znaczy, no wiadomo, że to też w przypadku tych sportowców już w 100% rozwiniętych na wszystkich płaszczyznach, no to też są już agencje marketingowe, to są zupełnie dodatkowe pary rąk, które zajmują się tworzeniem, pozyskiwaniem sponsorów, to są już zupełnie inne tak naprawdę struktury stworzone wokół tych poszczególnych zawodników. U nas, wiadomo, wszyscy pracują jak mogą, to wszystko gdzieś się rozwija, ale ja jeszcze widzę sporą dysproporcję. Oczywiście nie mówię tego w kontekście narzekania, tylko po prostu powiedzenia tego, jak jest, że widzę pewne pola do poprawy, bo nie grzeszymy na pewno nadmiarem sponsorów. No i myślę, że to nie jest to jakimś nadużyciem, jeżeli sportowcy jednak dążą do tego, żeby ich mieć, bo wiadomo, że nie podejmujemy dodatkowej pracy, bo sport, trening na to nie pozwala, więc każde gdzieś tam wsparcie od potencjalnego sponsora jest ważne. Sportowcom z niepełnosprawnością przysługuje oczywiście tak zwana emerytura olimpijska. Jej kwota uzależniona jest od obowiązującej w danym roku tak zwanej kwoty bazowej ogłaszanej w ustawie budżetowej, a w 2021 roku wynosi ona 2844,74 zł. Świadczenie jest wypłacane od ukończenia 40 roku życia dożywotnio, a podana kwota to kwota netto. Od sportowców nie są pobierane również składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, a od 2016 roku świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego. Z danych ministerstwa wynika, że obecnie emeryturę olimpijską pobierają w sumie 593 osoby, w tym 265 olimpijczyków, 268 paraolimpijczyków oraz 60 uczestników zawodów przyjaźń 84. Są również inne pomocy – stypendia, wsparcie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego czy Ministerstwa Sportu. Kwestie finansowe, jeżeli chodzi o te państwowe, czyli stypendia za medale na imprezach międzynarodowych, nagrody za te medale, czy chociażby renta olimpijska, to te wszystkie świadczenia, które proponuje państwo sportowcom olimpijskim pełnosprawnym, są również nimi objęci sportowcy paraolimpijscy. I to mnie bardzo cieszy, bo tak też nie było zawsze. To zostało zmienione gdzieś tam dopiero kilka lat temu i bardzo się cieszę, że jesteśmy na tej płaszczyźnie już traktowani identycznie, tak jak nasi koledzy i koleżanki pełnosprawni przez nasz kraj. A o jakich kwotach mówimy? Za złoty medal państwo płaci 80,5 tysiąca złotych, za srebrny 57,5 tysiąca, a za brązowy 46 tysięcy złotych. To jednak pieniądze tylko dla medalistów, a potrzeby w sporcie paraolimpijskim są naprawdę duże. Specjalistyczny sprzęt, transport, treningi. To wszystko kosztuje. I to nie mało. My też nie oglądamy się, nie użalamy się, bo to jakby no, niepełnosprawność, to zawsze powtarzam, to jest cecha, a nie definicja człowieka. To jest dodatek do nas, a my wykonujemy taką samą robotę jak sportowcy, którzy są w 100% sprawni. No bo na tym polega sport. Robimy to na swój sposób, z pewnymi ograniczeniami, ale to jest cały czas pełna robota w takim samym toku i cyklu treningowym, jak w przypadku zawodników pełnosprawnych. Poziom rośnie, jest coraz bardziej wymagająco, jest coraz ciężej. I myślę, że z biegiem czasu też będziemy mieli coraz więcej do zaproponowania sponsorom, bo mamy naprawdę dużo powierzchni jeszcze do zagospodarowania, jeżeli chodzi o reklamę i sprzedanie fajnych treści, fajnych wzorców. Dlatego dla sportowców z niepełnosprawnością tak ważne jest wsparcie prywatnych sponsorów. A im więcej będziemy mówić o ich rywalizacji, poświęceniu, tym więcej sponsorów może pomóc nie tylko w ich sportowych karierach, ale przede wszystkim w życiu po zakończeniu rywalizacji.